Inda Cage.pl, Paula Klimek, nadal jesteśmy w Katowicach w siedzibie AWF-u podczas Striking Camp Volume 1 i ze mną jedna z osób, które uświetniają swoją obecnością całe to wydarzenie, Robert Złotkowski, którego w sumie chyba nie trzeba Wam przedstawiać. Witam Cię, Robert. Dzień dobry, witam. Po pierwsze, jak Ci się podoba tutaj w Katowicach i jak do tej pory uważasz przebieg całego campu? No super w ogóle, że camp się odbył. Fantastycznie, bardzo dużo ludzi dopisało, chociaż ja zawsze uważam, że zawsze może być lepiej, coś można poprawić, ale super, że naprawdę mamy 80 chyba uczestników tego campu, także jest fajnie, jest nad czym pracować, jest komu przekazywać wiedzę. Uczestnicy są bardzo chętni i skorzy do pracy, także jest bardzo fajnie i sympatycznie, także widać po ich minach, chociaż są bardzo zmęczeni i całym tym dzisiejszym dniem, bo to już drugi trening i badania i wszystko, także myślę, że dotrwają do jutra i będą zachwyceni przekazaną im wiedzą. Mimo, że jest już późno i cały dzień był naprawdę intensywny, to kipisz wigorem, energią i bije od Ciebie tym wszystkim, tym ferworem emocji, czyli naprawdę przekłada się to na humor i na predyspozycję taką fizyczną. Bo ja kocham swoją pracę, bo ludzie twierdzą, że jeśli praca jest swoim hobby, to tak naprawdę nie pracują. Nie, ja uwielbiam przekazywać wiedzę z wykształcenia, jestem nauczycielem, jestem po AWF-ie, także jeśli mogę przekazać, a jeśli moi podopieczni jeszcze tego słuchają i czerpią z tego korzyści, także czego chcieć więcej. Rozumiem. W takim razie powiedz mi, jak oceniasz współpracę z Alanem Langerem, który jest jakby pomysłodawcą i współtwórcą tego całego wydarzenia i co możesz o nim powiedzieć? No fajnie, że wpadł w ogóle na taki pomysł, żeby zorganizować taki camp i ściągnąć mnie jako trenera plus zawodników. Miał być w pierwszej fazie, miał być Janek Błachowicz, niestety, bardzo fajnie, że ma walkę i musiał się skoncentrować na przygotowaniach do walki. Zastąpił go godnie Marcin Tybura, zawodnik, również zawodnik UFC, tylko z innej kategorii wagowej, ale także bardzo nam się fajnie współpracuje i tak jak mówię, fajne takie przedsięwzięcia są, żeby przekazywać wiedzę młodym adeptom sztuk walki. Rozumiem. Jeżeli chodzi o to zastępstwo, o tę małą zmianę z Janka Błachowicza na Marcina Tyburę, czy to wymagało jakiejś dużej myśli i jakby to tutaj zmienić, czy Marcin od razu był chętny i nie było problemu z zamieniem go na Janka? Ja myślę, że tu trzeba się zapytać już Alana w tym momencie, bo ja, tak jak powiedziałem, zagwarantowałem swoją osobę, że będę, no i mimo tego, że teraz panowie są na obozie, to stwierdziłem, że przyjadę tu. Tam jest na obozie z chłopakami trener Robert Jocz, z którym współpracuję i pod bacznym jego okiem zawodnicy się przygotowują do swoich startów. Ja się skupiłem w tym momencie na seminarium. Rozumiem. To odejdźmy może teraz trochę od tematyki seminarium i porozmawiajmy o ostatniej edycji DSF Kickboxing Challenge, której organizacji jesteś właśnie dyrektorem sportowym. Miała miejsce bardzo niedawno, parę dni temu. Może najpierw taka szybka ocena całości tego wydarzenia i walki o pas. Jedna zmiana end new i jedna obrona z sukcesem, prawda, Bratkowicza. Co powiesz o tych walkach i o ogóle wydarzenia? Jak zwykle cały zespół DSF Kickboxing Challenge stanął na wysokości zadania i przygotował galę świetnie, co było widać w telewizji na załączonym obrazku. Myślę, że podobało się kibicom. Walki były również, ja razem z Tomkiem Bałdyką dobraliśmy na tyle ten fight card, żeby były emocjonujące i można było na czym oko zawiesić. Myślę, że kibice, tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą, byli zadowoleni z tych walk, z tych zestawień. Wypadła jedna walka o tytuł tak naprawdę, znaczy wypadło zastępstwo. Wypadł Mateusz Rajewski, ponieważ kontuzja, zdrowie nie wybiera. Kontuzjowany, także musieliśmy odwołać tą walkę, ale tak jak mówię, no to się odwleczy, to nie ucieczy, także mam nadzieję, że do tej walki dojdzie jeszcze, do tej konfrontacji. Godnie zastąpił go Eliasz, który został nowym mistrzem DSF Kickboxing Challenge. Także myślę, że ta walka się podobała, chociaż zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że Jan Lodzik wygrał, niektórzy uważają, że Eliasz, ale tak to w sporcie. Druga walka o tytuł, Max Bratkowicz obronił tytuł, bardzo emocjonująca, bardzo twarda walka, obydwaj panowie dali z siebie wszystko w ringu, duże grzmoty, wielcy mężczyźni, naprawdę podobało się, było warto obejrzeć tę walkę. No, Bratkowicz, jak oglądaliśmy sobie tutaj redakcyjnie z ekipą Inda Cage całą transmisję, to rzeczywiście takie serducho do walki, wielki, wielki charakter. I przyznam rację trenerowi, jeżeli chodzi o te podzielone zdania co do walki Lodzika z Eliaszem, bo u nas też były zdania podzielone i też mieliśmy różne werdykty, czyli jednak... Ile ludzi, tyle opinii, także...
zostawimy werdykt w rękach sędziów. Był skład międzynarodowy, także nie było tam żadnej stronniczości. Także myślę, że tak wypunktowali, tak widzieli tą walkę sędziowie. Zgadza się. To może teraz poruszymy kwestię ciebie jako trenera i twoich podopiecznych. Z kim aktualnie pracujesz? Kto aktualnie jest, że tak powiem, pod tobą i pod twoją pieczą trenerską? Jacy zawodnicy? A więc tak, to nie jest tak, że tylko pod moją pieczą trenerską, oczywiście, bo współpracuję z Robertem Joczem, współpracuję, gdzie mamy cały team WCA, Berkut WCA Team i tam mamy większość zawodników, którzy tam się znajdują, bo prowadzę tam zajęcia grupowe, a również mam swoją małą tam pieczę nad nimi, nad zajęciami indywidualnymi. Nie chcę nikogo pominąć, bo tych zawodników jest naprawdę dużo, bo jest Janek Błachowicz, jest Daniel Omielańczuk, jest Rafał Kiliańczuk, jest Tomasz Jakubiec, jest Łukasz Jasiurkowski, Damian Janikowski, naprawdę Piotr Strus, tych zawodników jest tam bardzo dużo i mógłbym wymieniać, tak jak powiedziałem, nie chcę nikogo pominąć, żeby było niezręcznie, ale naprawdę mamy najfajniejszy, najmocniejszy chyba obecnie team w Polsce, który przygotowuje się i w którym mam zaszczyt pracować. Jeżeli chodzi o ten team i niektórych zawodników, których wymieniłeś, mamy takich, którzy będą się bili w Warszawie na ACA 92. Duże wydarzenie, bardzo mocno promowane u nas w kraju, ze względu też na biało-czerwony jakby charakter całej tej rozpiski. Jak idą przygotowania podopiecznych, którzy będą uświetniać swoimi welkami kartę tej właśnie gali? Jak zawsze pełną parą. Zawodnicy dają siebie wszystko. To jest ich zawód. Są zawodowcami i wiedzą, po co to robią tak naprawdę. Teraz są obecnie na obozie w Zakopanem. Obóz się kończy w środę. Wracają, szlifujemy do końca już format to ACA, który odbędzie się 16 lutego, tak jak powiedziałeś wcześniej, w Warszawie. No i co? Tam chyba będzie walczyło 8 Polaków. Także naprawdę biało-czerwono. Miejmy nadzieję, że trybuny będą pełne i będą wszyscy kibicować naszym Polakom. No właśnie, a twoja ocena, jeżeli chodzi o sferę te kibicostwa i sferę biletów, jak myślisz, czy ACA zda egzamin, ponieważ jak wiadomo, jeżeli chodzi o eventy w Polsce i wcześniejsze ACB, to różnie z tym bywało, chociaż myślę, że na tyle ten marketing jest silny i na tyle ta karta jest propolska, że raczej nie powinno być problemu, ale pytam o twoje personalne zdanie na ten temat. Tak jak właśnie powiedziałeś, walczy tylu Polaków z takimi nazwiskami, i Boi Karol, i Marcin Held, i także naprawdę powinien być magnesem dla przyciągnięcia kibiców, którzy chcą zobaczyć naprawdę dobre MMA i dobre walki. Mam nadzieję, że sala będzie pełna, bo lubię widowiska i lubię wspierać Polaków, jak walczą, także bardzo będę kibicował. Ja będę tam osobiście, jestem tam z tego, jakbym nie był trenerem i nie bym był w oktagonie, na pewno bym był na tym widowisku, bo nie mogłoby mnie tam zabraknąć. Oczywiście, że tak. To teraz inne wydarzenie, praskie, czeskie. Tak, jak już mam okazję z trenerem porozmawiać, to trzeba poskakać troszeczkę po tych tematach. No właśnie, UFC Praga i Janek Błachowicz, walka w opinii wielu ciężka, prawda? Wszyscy wiedzą, na co stać Maretę, ale nie jest nie do przejścia. Jak rozmawialiśmy, mamy taką grupę MMA Polska i Świat i często mamy live'y z zawodnikami. Ostatnio mieliśmy właśnie Rafała Kieńczuka, który został zapytany przez fanów o opinię na temat walki, na temat zestawienia Janka i Santosa i powiedział, że będzie to kolejny skalp, bardzo pewnie, w ogóle tam się nawet ani nie zająknął, bardzo mocna wiara i pewność w naszego Janka. Czy w przygotowaniach jest coś specjalnie pod Brazylijczyka, czy raczej stały rdzeń i nie ma żadnych zmian? No nie można czegoś zmieniać, co jak coś działa, tak? Bo wszystko fajnie idzie. Janek jest dojrzałym zawodnikiem tak naprawdę, od tego zacznijmy. Janek jest dojrzałym zawodnikiem i Janek wie, czego chce, wie, gdzie jest, wie, jest na jakim jest etapie, jak jest wysoko w rankingu i wie, że już tu nie ma miejsca na błędy i na pomyłki, także musi ciężko trenować, musi wyjść i wygrać tą walkę. On chce wygrać tą walkę, a to jest różnica tak naprawdę i tak jak było powiedziane, czy ta walka będzie łatwa? Nie, każda walka jest ciężka. Każda walka, walczymy tak, jak przeciwnik nam pozwoli i to też będzie ciężką walką.
Zobaczymy, jak się skończy naprawdę. Liczę, wierzę w to, że Janek będzie na tyle przygotowany, że wygra tą walkę i podoła ten trud cały tych przygotowań, bo to trzeba do walki, walkę trzeba walczyć i psychicznie, i fizycznie, także przygotowany jest, głowę ma, cały team działa, współpracuje, także mam nadzieję, że wszystko zagra 23 lutego i będziemy mieli, tak jak to Rafał powiedział, kolejny skład. Oczywiście. Zaznaczyłeś taki jeden bardzo ważny aspekt o tej dojrzałości Janka i to jest taki aspekt, jeśli chodzi o zawodnika, którego nie można w żaden sposób przyspieszyć, to po prostu trzeba przeżyć, przewalczyć i swoim doświadczeniem jakoś zebrać, żeby potem móc wyciągać z tego wnioski. Ale jest jedna nowa rzecz, której Janek do tej pory nie doświadczył i to jest walka wieczoru, ponieważ będzie to jego pierwsza w kwestii UFC walka wieczoru. I czy to w jakiś sposób twoim zdaniem wpłynie na Janka, czy jest już on na tyle dojrzały, że raczej miejsce na rozpisce nie będzie miało znaczenia? No właśnie to, co powiedziałem, nie dojrzałem, wie czego chcę. Pracował na to swoimi walkami i swoimi ciężkimi treningami, żeby zasłużył na to, żeby mieć walkę wieczoru. Bardzo fajnie, że zdarza się, że jest to blisko Polski. Praga będzie miała dużo, mam nadzieję, z naszych kibiców, rodaków, którzy przyjadą oglądać tą walkę, bo wiem, że bardzo dużo osób się wybiera. I tak jak powiedziałem, jest dojrzały, jest gotowy, by wytrzymać tą presję walki wieczoru i wytrzymać te 5 rund po 5 minut. Także jesteśmy gotowi na bój, cały czas się przygotowujemy, że ta kulminacja nastąpi 23 lutego. Tak jest, a my wszyscy będziemy śledzić, obserwować i trzymać kciuki. To taką sympatyczną klamrą zamykając całą tę rozmowę, wróćmy jeszcze na chwilę od Striking Campu i chciałam zapytać o twoją ocenę poziomu uczestników tego wydarzenia, bo tak jak już Alan zaznaczył w wywiadzie, który był przed tobą tutaj nagrywany, że jest naprawdę zaskoczony tym, jak fajnie to wychodzi, jak wielu ludzi, których wcześniej nie znał, a w jakiś sposób mają też swoje rekordy, swoje historie, prezentują swoje tutaj umiejętności i każdy uczy się od każdego. Jak oceniasz poziom tego wydarzenia? Fajne jest to, że w ogóle sporty walki rozpropagowały się na tyle, że wszyscy chcą je trenować. Kobiety, mężczyźni, coraz więcej młodzieży się lgnie do tego i to jest fajne. Dzięki takim kampom mamy, tak jak już wcześniej powiedziałem, możliwość przekazywania wiedzy młodzieży, która później będzie na arenach polskich czy międzynarodowych walczyła i miejmy nadzieję wygrywała. Poziom jest zróżnicowany, ale tak jak mówię, nie ma techniki dobrej bądź zła, jest skuteczna bądź nie. Fajnie, że oni się uczą. Każdy z tych ludzi jest inny, każdy ma inny styl, każdy ma inną technikę, ale tak najważniejsze, że nie każdy ucznie od każdego z trenerów małą cząstkę naszej wiedzy i niech stworzy swój własny styl i swoją własną technikę i już będziemy szczęśliwi, bo wiedza będzie przesyłana dalej. Bardzo dziękuję ci za tę sympatyczną rozmowę. Trzymam kciuki za dalszy przebieg kampu oraz za wszystkie przedsięwzięcia, które przed tobą czekają jako trenera, jako dyrektora sportowego DSF-u i wszystkie inne. Także naprawdę dziękuję. I odpoczynek już, czy jeszcze jakiś element na dzisiaj, oprócz oczywiście afterparty? Nie ma żadnego afterparty, także... Nie. Wiem, że jest w klubie Spisz. Katowice nocą, tak? Katowice nocą. Nie, muszę odpocząć, tak jak powiedziałem, było tych gal troszeczkę, bo i w czwartek było DSF, później był w piątek gala, nie spałem, przyjechałem tu, także naprawdę jestem dosyć zapracowany, z tego co widać, jestem zapracowanym trenerem, bardzo mało śpię, dużo trenuję, ale daje mi to satysfakcję i radość.